Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu programu Studio Prasowe. Na początek zapraszam jak co tydzień na sprawdzenie tego, co działo się w ubiegłym tygodniu. Czujne oko drogówki patrzy, czyli drony nad Gliwicami, które zauważymy już za kilka tygodni. Są one efektem porozumienia Politechniki Śląskiej z policją. Drony zaprojektowane przez naukowców posłużą siedzącemu w radiowozie operatorowi do sprawdzenia, czy kierowca ma zapięte pasy lub czy rozmawia przez telefon. Także, drodzy Państwo, strzeżcie się na naszych gliwickich drogach. Następny temat to podejrzany o zabójstwo knurowianin został zatrzymany w areszcie. 41-letnia mieszkanka Knurowa zmarła wskutek ciężkich obrażeń głowy przy pomocy ostrych narzędzi. Podejrzanemu grozi dożywocie. Zeszły tydzień to także małe derby Gliwic. Nasz reporter Radek Nosal sprawdził dla Państwa, jak wyglądają mecze piłkarskie w C-klasie. Spotkał się z zawodnikami, działaczami, kibicami. Pytał o to, co fascynuje ich w tego typu rozgrywkach. Tak więc zachęcam do zobaczenia najnowszego odcinka z kamerą wśród ludzi. Nie zabrakło również relacji z boisk. Polecam Państwa uwadze podsumowanie wydarzeń sportowych zeszłego tygodnia w Gliwickim Przeglądzie Sportowym, gdzie m.in. relacja z meczu ŁTS-u. Detektyw historii również nie próżnował. Tym razem zabiera Państwa na niezwykle ciekawą podróż po bunkrach. Temat bardzo ciekawy, także polecam wszystkim, nie tylko miłośnikom historii. Z naszą kamerą byliśmy również na Dniu Optymizmu. Przedszkole numer 36 zorganizowało po raz kolejny festyn. Dzieci przygotowały program artystyczny, licytacje, prac plastycznych, liczne konkursy i zabawy, z których cały dochód będzie przeznaczony na pomoc w leczeniu ich kolegi Oliwiera, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. W wolnej chwili tych wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do przeczytania miesięcznika E-Imperium. Już niedługo ukaże się kolejny numer naszego magazynu. Nie zdradzę jeszcze, jakie tematy szykuje redaktor naczelny, tak więc śledźcie uważnie naszą stronę. Z mojej strony to już wszystko. Teraz przenieśmy się do siedziby Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach, gdzie na Państwa czeka Michał Czaplicki i specjalni goście. Dzień dobry Państwu, Michał Czaplicki, Telewizja Imperium. Dziś jesteśmy wyjazdowo w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień, a z nami jest pan wojskowy komendant uzupełnień, podpułkownik dyplomowany Roman Nowogrodzki. Dzień dobry Państwu. Oraz pan komendor podporucznik Dariusz Szlachcic, szef Wydziału Rekrutacji. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. No i właśnie, jak to jest? Do wojska przychodzi chłopiec, wychodzi mężczyzna? No, wydaje nam się, zresztą jesteśmy przekonani, że tak to właśnie się odbywa. Przychodzi osoba, która pewnie orientuje się w sprawach wojskowości co nieco, natomiast jeżeli już dostanie się w nasze szeregi, przejdzie ten cykl przeszkolenia, no to na pewno dziedziny, te ćwiczenia, zagadnienia, z którymi spotyka się tutaj w koszarach, no powodują takie utwardzenie tego charakteru, bądź też zbudowanie zupełnie innej postawy. Myślę, że wychodzi mężczyzna. Właśnie, czy do wojska może pójść każdy z każdym charakterem, o każdych możliwościach fizycznych, nawet mając kategorię A? Czy są takie osoby, które raczej nie powinny iść? To bardzo dobre pytanie, panie redaktorze. Ja bym tutaj jednak może zaczął od takiego innego stwierdzenia. Przede wszystkim przygoda z wojskiem rozpoczyna się już w okresie 19 lat, gdzie młodzi ludzie stają do kwalifikacji wojskowej i tam dokonywana jest ocena zdolności poprzez nadanie kategorii zdrowia. Na potrzeby czasu pokoju wszystkie te osoby, które otrzymują kategorię A, mogą uczestniczyć w tym procesie szkolenia wojskowego. Jest bardzo duże zainteresowanie. W tej chwili mamy wszelkie formy służby ochotniczej. Dlatego przychodzą do nas osoby, które w jakiś sposób z tym wojskiem chcą się zetknąć, chcą spróbować, czy im się uda, czy podołają. Jedne pozostają na dłużej, inne mówią, no niestety to zagadnienie jest zbyt wymagające i rezygnują. Zresztą różne są przyczyny takiego rezygnowania, ale najczęściej większość zostaje. Ten czas, kiedy służba wojskowa była obowiązkiem, na razie został zatrzymany, zawieszony, więc nie jest realizowany. No i stąd myślę, że mamy do czynienia tylko z tymi, którzy chcą i to, którzy bardzo chcą.
Teraz pytanie do szefa Wydziału Rekrutacji. Jak wypada młodzież? Czy faktycznie, jak to mówi dużo dorosłych osób, dzisiejsza młodzież nie ma w sobie żadnej kondycji fizycznej, niczego? Czy to jest trochę przekłamanie? Znaczy, panie doktorze, młodzież, nie można powiedzieć w ten sposób, że młodzież nie ma kondycji. Młodzież ma kondycję, natomiast najważniejsze jest to, co ta młoda osoba chce. Czy faktycznie chce iść do tego wojska, czy nie. W minionych czasach, gdy służba wojskowa była w formie obowiązkowej i stosunek do wojska był troszeczkę inny niż w tej chwili, młodzi ludzie jednak zrobili wszystko, żeby od tego wojska w jakiś sposób uniknąć. Czyli starali się przedstawiać jakiekolwiek dokumenty uniemożliwiające im otrzymanie kategorii A. W obecnych czasach, gdy ten stosunek do wojska jest inny i praktycznie jest to forma, w tej chwili jest to forma sensu stricte tylko wyłącznie ochotnicza, młodzi ludzie garną się do wojska, w związku z powyższym robią wszystko, żeby nawet te swoje niektóre wady i uszczerbki na zdrowiu ukryć, po prostu dążą do tego, żeby otrzymać kategorię A. Czyli wręcz jest takie zainteresowanie wojskiem niż taka od niego ucieczka. Oczywiście, pełni tego słowa znaczenie. Dobrze, to już zgłosiliśmy się do wojska, to znaczy przeszliśmy przez kwalifikacje i co dalej? Czekamy, aż będzie wojna, czy jest jakaś możliwość działania przed? Żeby być żołnierzem, rezerwy, bądź żeby w ogóle być w szeregach wojska, trzeba być żołnierzem rezerwy, trzeba złożyć przysięgę wojskową. Więc te osoby, które chcą się wiązać, muszą odbyć jakąś formę przeszkolenia. Szereg form tutaj proponujemy. Mamy służbę przygotowawczą, która jest realizowana głównie na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Mamy uczelnie wojskowe, które przygotowują adeptów tej sztuki wojskowej do stopni oficerskich. Czyli rozpoczynają służbę w stopniu podporucznika. Mamy różnego rodzaju przeszkolenia, ośrodki szkolenia podoficerów. Także tych form jest bardzo dużo. W zależności od tego, jaki kierunek chce wybrać dana osoba, bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, no taką formę proponujemy. Nie każdy chce być oficerem, nie każdy chce być dowódcą. Pewnej grupie osób odpowiada zdecydowanie to, że mogą stanąć w szeregu, kolega z kolegą, wykonywać zadania indywidualnie, zespołowo, posługiwać się uzbrojeniem, posługiwać się urządzeniami, z którymi mają tutaj do czynienia. Także jest to sprawa dosyć indywidualna. My tutaj na początku drogi w Wojskowej Komendzie Uzupełnień staramy się ukierunkować, podpowiedzieć, znaleźć jakieś wspólne cechy charakteru, aby potem, no nie powiem, że będzie łatwiej, bo nie jest to łatwa służba, ale żeby w jakiś sposób móc podpowiedzieć i ten pierwszy kierunek zaznaczyć. A jakie są szczeble takiej kariery? Zgłaszamy się, mając załóżmy 19 lat, przechodząc przez obowiązkową kwalifikację wojskową. I co dalej? Na każdej kwalifikacji wojskowej przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień zbiera dane od osoby, która była zainteresowana z różną formą służby wojskowej. Jak tutaj pan pułkownik wspomniał, jest kilka form służby wojskowej, poprzez szkolnictwo wojskowe, służbę przygotowawczą, czy też kolejne służba w ramach NSR-ów i następnie zostanie z żołnierzem zawodowym. Osoba, która skończy kwalifikację, otrzyma kategorię zdrowie A, bo tylko o takie oczywiście rozumiem, że rozmawiamy, może zgłosić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień, złożyć wniosek o przyjęcie do służby przygotowawczej. Czyli to jest taki pierwszy krok, który osoba musi wykonać, żeby zostać żołnierzem zawodowym. Oczywiście w okresie między styczniem a marcem taka osoba również, oczywiście, która zda maturę pozytywnie, może złożyć wniosek do szkolnictwa wojskowego. No ale wiadomo, że w szkolnictwie wojskowe to już jest taka troszeczkę wyższa forma, nie każdy jednak zdaje tę maturę, a na przykład chciałby zostać żołnierzem, to mamy dla niego przygotowaną tak zwaną służbę przygotowawczą, która trwa 4 miesiące. Służba przygotowawcza może trwać, może kształcić żołnierzy w stopniu szeregowych, stopniu podoficerskim i oficerskim, w zależności od tego, jaką dana osoba ukończyła szkołę. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? Czyli ktoś ma na przykład 30 lat i odkrył w sobie chęć do bycia wojskowym 10 lat czy więcej po
kwalifikacji? To znaczy, zgodnie z ustawą nie ma takiego ograniczenia. Wiadomo, że żołnierz może być powołany do 50 roku życia. Jednakże to każdy sobie z nas zdaje sprawę, że ma pewne, w pewnym okresie życia ma pewne stopnie sprawności, prawda? Wiadomo, że osoba w wieku 40 lat no, na poligonie może mieć problemy z sprawnością fizyczną czy z kondycją. Dlatego no, każdy z nas musi to określić. Natomiast jeżeli chodzi o ograniczenie, jakie jest sensu stricte prawne, nie ma czegoś takiego. Czyli w wojsku może się odnaleźć praktycznie każdy. Nie trzeba być koniecznie tym, który robi najgorszą robotę, tylko można spełniać się jako mechanik, elektryk. No jak najbardziej. Ilość specjalizacji, dziedzin, z których, no, użyłbym takiego słowa, wojsko korzysta, jest nieograniczona. My bardzo chętnie widzimy w swoich szeregach osoby, które już wcześniej posiadają jakieś przygotowania zawodowe. No, kierowcy są w tej chwili chyba jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów, gdyż jesteśmy dosyć mocno zmechanizowani. Ale przecież to nie tylko kierowcy. Poszukujemy elektryków, poszukujemy różnego rodzaju mechaników. Nawet te osoby, które kończą też uczelnie, szkoły gastronomiczne. My też potrzebujemy kucharzy, potrzebujemy ratowników medycznych. Ale i system skomputeryzowany powoduje, że i takie osoby, które, no a dzisiaj chyba każdy z tym komputerem, czy duża część z nas z tym komputerem ma do czynienia, więc te osoby, które potrafią, mają jakąś taką wiedzę, chęci w tym kierunku zdolności, one są również mile widziane. Zauważamy, że wśród części młodzieży również prowadzony jest taki kierunek, że zanim podejdą tutaj i powiedzą nam o swoim zainteresowaniu, już wcześniej się przygotowują. To są różnego rodzaju kursy spinaczkowe, płetwonurków, spadochronowe, szybowcowe i najróżniejsze inne, chcąc jakoby, no te osoby, tak myślę, chcąc w jakiś sposób właśnie tą swoją ofertę siebie zaprezentować jak najlepiej. No bo jednak pamiętajmy o tym, że nasze jednostki mają ograniczoną strukturę organizacyjną. My dążymy do pełnego ukompletowania tych jednostek, więc aby te osoby mogły być w koszarach, być w szeregu żołnierzy, no to gdzieś musimy znaleźć to miejsce. Staramy się poprzez prowadzenie, no, w niektórych jednostkach nawet selekcji, mamy tutaj, mam tu na myśli jednostki o charakterze specjalnym, więc dążymy do tego, żeby no, wybrać jednak tych najlepszych, najsprawniejszych, ale może niekoniecznie nawet siłą fizyczną, ale właśnie posiadanymi umiejętnościami, wykształceniem, wyszkoleniem. No, tak jak powiedziałem, wszystko w wojsku się może przydać. No i w zależności od potrzeb sił zbrojnych staramy się dobierać takież właśnie osoby. Czyli może być nawet tak, że ktoś nie jest zbytnio dobrze utalentowany fizycznie, ale ma za sobą jakąś wiedzę, wykształcenie i to mu pomoże w wojsku. Myślę, że proces szkolenia, któremu zostanie poddany, no, no ta konieczność odnalezienia się również wśród tych młodych ludzi, no spowoduje, że tą tężyznę fizyczną jest w stanie poprzez określone ćwiczenia nabyć. No pamiętajmy, że jednak żołnierz to wyposażenie, to hełm, to obciążenie związane z elementami właśnie wyposażenia od plecaka, maski przeciwgazowej, środków ochronnych i innego rodzaju. Także no, chcąc stanąć w szeregu, no, trzeba pokonać te trudności. Ale sprawność fizyczną nabywają bardzo szybko te osoby, które no, już są w koszarach. Jakby tak określić polskie wojsko. Od dobrej strony, takie cechy, które można nadać każdemu wojsku z każdego kraju. Niemcy są inne, Wielka Brytania jest inna, Polska. No nie chcę się wypowiadać za inne kraje, inne armie, bo każda ma swoją specyfikę związaną z miejscem stacjonowania, związaną z tradycjami. No obchodzimy przepiękny jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, a no może dowiązałbym się tutaj do takich elementów, że i tam już również występowały siły wojskowe. Także ta tradycja zakorzeniona u nas posiadania armii, posiadania wojska
no, okazywała się wielokrotnie nawet koniecznością i my jesteśmy, wydaje mi się, narodem dosyć pragmatycznym i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli występuje jakieś zagrożenie różnego rodzaju, to na to zagrożenie trzeba znaleźć jakieś antidotum. W przypadku bezpieczeństwa państwa, w przypadku ochrony granic, no, lepszego środka chyba na razie nie wynaleziono, jak siły zbrojne. Na świecie niewiele państw jest takich, które zrezygnowały całkowicie z posiadania sił zbrojnych. No, nie wiem, przykładem może być Haiti, Andora, Wyspy Marszala. No, nie są to jakieś może zbyt mocno rozwinięte, czy też bardzo, bardzo duże państwa, a i tak część z nich korzysta z jakiejś kurateli, opieki poprzez odpowiednie porozumienia, nawiązanie odpowiednich stosunków. No, na świecie niestety mamy taką sytuację, że prawie każde państwo siły zbrojne utrzymuje. No, oczywiście w różny sposób. My mamy tutaj tą formę zawodową, formę ochotniczą, ale pamiętajmy, że jest bardzo dużo krajów i to dużych mocarstw, które utrzymują siły zbrojne z obowiązku. No jest to no też jakaś kolejna forma, którą my kiedyś już realizowaliśmy. Mamy tutaj doświadczenia, no tam nie zrezygnowano. No my poszliśmy chyba duchem cywilizacyjnym czy też europejskim. U nas realizowane jest to w taki sposób. Obecnie, tak jak panowie wspomnieliście, obserwuje się taką tendencję, że ludzie chcą iść do wojska. A czy powinno się przywrócić, oczywiście dzisiaj nie ustalimy takiego narodowego przymusu, ale czy powinno się przywrócić obowiązkowe wojsko, tak jak to było kiedyś? No to chyba tego typu decyzje nie należą do żołnierzy. To są sprawy poza wojskiem. My potrafimy realizować zadania w taki sposób, gdyby została służba obowiązkowa przywrócona, no będziemy w taki sposób realizować. No w społeczeństwie słyszymy głosy, które mówią, że no tamta forma była na tyle interesująca, no z pewnością nie dla wszystkich, ale na tyle interesująca, że przygotowywała młodego człowieka do tych trudów kolejnych etapów życia. Nieco inny stosunek podejścia później do pracy, do wykonywania obowiązków, do pracodawcy. Zrozumienie tych relacji szef, przełożony, podwładny. No ale to są opinie środowiska pozawojskowego. Tam chyba najlepiej by te osoby odpowiedziały, nie wiem, czy ze świata biznesu, czy innych zawodów. Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli będą takie decyzje, no, poradzimy i wykonamy takie zadania. Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Rozmawialiśmy z wojskowym komendantem uzupełnień, panem podpułkownikiem dyplomowanym Romanem Nowogrodzkim. Dziękuję państwu. Oraz panem komandorem podporucznikiem Dariuszem Szlachcicem, szefem Wydziału Rekrutacji. Dziękuję ślicznie. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.